No musiałem dorosnąć do Piłsudskiego, a sam jestem Piłsudczykiem. W związku z tym musiałem się zmierzyć z tym tematem. I to dopiero po wielu latach, kiedy uznałem, że ten mój warsztat pisarski jest odpowiedni do takiego dużego tematu. Zależało mi, żeby to była książka, jak to się mówi, dla ludu. Dlatego, że te, które do tej pory wydano, książkowe wydania różne i naukowe, to są książki pisane językiem, no, można powiedzieć, no, zbyt poważnym dla przeciętnego czytelnika. Niemniej ja temat traktuję poważnie, wręcz naukowo. Ta książka przynosi nam obraz marszałka widziany oczyma człowieka współczesnego dziś i w odniesieniu do czasów dzisiejszych i tych okoliczności, które są wokół nas. Paradoksalnie nie spodziewaliśmy się, że tę pozycję będziemy tak czytać w epoce wojny na Ukrainie, a ta książka wprost na wielu stronach odnosi się do takiej właśnie sytuacji, do właśnie imperializmu rosyjskiego, któremu przeciwstawił się skutecznie Piłsudski. Po pierwsze, budując na nowo niepodległość Polski, po drugie, odzyskując wolność narodu, po trzecie, zabezpieczając granice, zwyciężając w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Ojców niepodległości było wielu, ale on był niezwykły. On potrafił skanalizować dążenia Polaków do niepodległości, ale też potrafił przewidzieć ruchy zaborców. I przewidzieć w takim stopniu, że potem udało się zrealizować koncepcję wyzwalania kraju siłami naszymi własnymi. Jednym z elementów fenomenu Józefa Piłsudskiego było to, że miał ogromną zdolność przewidywania. On potrafił patrzeć, jak to się ładnie dzisiaj mówi, za sprawę i wyczuć, co się może kryć pod tym, czy pod tamtym hasłem, czy pod tym, czy pod tamtym działaniem. Wojskowy Instytut Wydawniczy jako instytucja, która zajmuje się wydawaniem pozycji nie tylko historycznych, ale i współczesnych, jest bardzo wdzięczny tutaj autorowi za to, że mogliśmy brać udział w powstaniu tej publikacji. Jest ona dla nas bardzo ważna, bardzo przystępnie się ją czyta, tym bardziej polecamy wszystkim, młodzieży również.